przypadku, w mojej ocenie, trudno by mi byłoby znaleźć jakąkolwiek podstawę w prawie międzynarodowym dla działań strony rosyjskiej. I naprawdę takiego, oczywiście Rosja próbowała sobie taką podstawę wygenerować, bo między innymi właśnie uznanie, to uznanie tych republik, tych państw samozwańczych na wschodzie Ukrainy było właśnie powodem tego, żeby sobie taką, można powiedzieć, bardzo wątłą podstawę prawną wygenerować, ale to się nie udaje, no bo nie można uznać czegoś, też się nie powinno tych państw uznawać, bo jest coś takiego jak zakaz uznawania sytuacji nielegalnych, bo to są byty zrodzone z agresji. My musimy pamiętać o tym, że jeżeli w jakikolwiek sposób jest to dla Federacji Rosyjskiej wojna samoobronna, no to trzeba zwrócić uwagę, że w prawie międzynarodowym są bardzo ścisłe warunki do prowadzenia, do powołania się na taką sytuację. Tak jak mówi, musi dojść do napaści zbrojnej, no nikt na Rosję nie napada, tak? To musimy sobie powiedzieć, nie dochodziło do aktów, nie wiem, przekraczania granicy i tak dalej. Jeżeli mówimy o samoobronie wyprzedzającej, to tak jak podawałem przykład, to Ukraina 23 lutego teoretycznie mogłaby ewentualnie zaatakować wojska Federacji Rosyjskiej, no ale to jest sytuacja taka, armia drugiego państwa jest w całości zmobilizowana, przygotowana do ataku, było przemówienie, które znamy z poniedziałkowe, tak, tuż przed inwazją, generalnie nie ma tutaj wątpliwości. To jest ta konkretyzacja zagrożenia. Była opinia doradcza dotycząca legalności użycia broni jądrowej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. No i oczywiście tutaj musimy sobie zadać pytanie, w jakich warunkach, co byłoby przedmiotem takiego ataku. Jeżeli przedmiotem takiego ataku byłoby na przykład, nie daj Boże, jakiś obszar zabudowany, miasto ukraińskie, no to ja nie mam wątpliwości, że użycie broni jądrowej w takich warunkach naruszałoby szereg zasad międzynarodowego prawa humanitarnego, przede wszystkim zasady rozróżnienia, zasady proporcjonalności, wyrządziłoby oczywiście wielkie szkody dla środowiska naturalnego i tak dalej. No i tutaj pojawia się pytanie, co mogłaby zrobić na przykład Stany Zjednoczone w takiej sytuacji. Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Dziś rozmawiać będziemy o prawno-międzynarodowym wymiarze rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no tak ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wojny powietrznej. Naszym gościem jest pan dr Mateusz Piątkowski, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista od międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym właśnie od problemu wojny powietrznej i bombardowań, autor książki pod tytułem Wojna powietrzna, a Międzynarodowe prawo humanitarne. Książka ta jest do bezpłatnego pobrania w internecie i tu w opisie do tego filmu również znajdzie się link do miejsca, gdzie można ją pobrać. Witam serdecznie, panie doktorze, i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się kilkoma słowami refleksji państwa programy. Bo to dla mnie bardzo, bardzo duża przyjemność. Dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz. Panie doktorze, szanowni państwo, 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się, no i właśnie, tutaj powstaje pytanie. Rosja twierdzi operacja specjalna, my nazywamy to oczywiście wojną. Kilka dni wcześniej prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin argumentował, dlaczego jego zdaniem działania, które chce podjąć, są zgodne z interesem Rosji, dlaczego mają tak naprawdę bronić Rosję, a nie zagrażać Ukrainie. No i teraz cały czas zarówno Rosjanie, jak i społeczność międzynarodowa zastanawiają się, na ile rzeczywiście ta wojna znajduje jakiekolwiek uzasadnienie na gruncie prawa międzynarodowego. I to jest moje pierwsze pytanie do pana doktora. Czy jakakolwiek argumentacja, o której pan słyszał, która padła, rzeczywiście pozwala uznać operację specjalną, wojnę na Ukrainie, za działania legalne ze strony Federacji Rosyjskiej? Dziękuję bardzo za to pytanie. Trzeba podkreślić, że to, co się stało 24 lutego 2022 roku, jest powszechnie nazywane przez specjalistów znacznie większego formatu niż ja jako agresja, a przede
Przede wszystkim mamy tutaj dość wyraźne stwierdzenie tego faktu w odpowiedniej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która w takiej nadzwyczajnej sesji doszło do powołania, do zwołania Zgromadzenia Ogólnego na tak zwaną sesję nadzwyczajną, która przyjęła rezolucję, która oczywiście potępiła użycie siły zbrojnej przeciwko Ukrainie przez Federację Rosyjską, nazwała ją agresją, została poparta przez 141 państw. Tylko 5 państw głosowało przeciwko tej rezolucji, w tym Rosja i można by powiedzieć krąg najbliższych sojuszników tego państwa, czyli Syria, Korea Północna, czyli można by powiedzieć no, taki rdzeń tych tak zwanych sojuszników, można by powiedzieć, rosyjskich. Natomiast pozostała część społeczności międzynarodowej wstrzymała się od głosu. I trzeba zwrócić uwagę, że tak duże poparcie dla tej rezolucji. Oczywiście pamiętajmy, że rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, one mają wymiar niewiążący. To właśnie te rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ posiadają ten walor wiążący, ale faktycznie ta rezolucja przyjęta też w bardzo ciekawym trybie, trybie Zjednoczeni dla Pokoju, takiej procedurze, w której właśnie ona została stworzona na potrzeby zapobiegania paraliżu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No właśnie, to jest też cały problem związany z systemem bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach ONZ. To jest rola Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma tę, można by powiedzieć, zasadniczą odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Ale zwróćmy uwagę, że mamy tam 5 państw, które mają specjalne uprawnienia, posiadają to prawo weta. Jednym z tych państw jest Federacja Rosyjska. Oczywiście Federacja Rosyjska nie nałoży na siebie sankcji, nie, można by powiedzieć, nie autoryzuje akcji wojskowej przeciwko samej Rosji. Niemniej jednakże pamiętajmy, że tego typu sytuacje, w których jeden ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ był uwikłany w konflikt, nie były, można powiedzieć, z punktu widzenia historycznego, to nie jest taka duża rzadkość, bo to już wiemy od czasów wojny koreańskiej, czy różnego rodzaju kryzysów na Bliskim Wschodzie oczywiście, czy innych regionalnych, można by powiedzieć, konfliktów. I faktycznie jest taka pewna zależność. Wszędzie tam, gdzie stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ był zaangażowany i chodziło o jego dość żywotne interesy, to z tego prawa weta korzystał, to faktycznie Rada Bezpieczeństwa ONZ nie do końca była w stanie działać jednomyślnie w tym kontekście. Są oczywiście sytuacje, w których Rada Bezpieczeństwa działała jednomyślnie, ale z reguły one nie dotyczyły sytuacji, w których można powiedzieć na szali był taki żywotny interes jednego ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Natomiast właśnie wracając do kwestii samej agresji, bo czym jest agresja, to też warto zwrócić uwagę. Agresja przyjmuje się, że jest to użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych przeciwko integralności terytorialnej, niepodległości, suwerenności innego państwa w sposób niezgodny z kartą Narodów Zjednoczonych. I tu też pozwolę sobie taki chwilę trendu historycznego, bo właściwie do początku XX wieku w stosunkach międzynarodowych nie istniały pojęcie takie jak agresja, nie było, można by powiedzieć, żadnego hamulca nałożonego na państwa. To znaczy państwa znajdowały się ze sobą w stanie wojny wtedy, kiedy uznawały to za niezbędne dla uregulowania jakiejś sytuacji międzynarodowej. Tutaj zasad nie było. Inne państwo nie mogło na przykład powiedzieć, że drugie państwo już jest w wojnie agresywnej, czy też nie. I tak właściwie było do początku XX wieku. No jedynie możemy powiedzieć o tej średniowiecznej koncepcji wojny sprawiedliwej. Tu też warto zwrócić uwagę, że Polacy też mieli wkład w tę koncepcję. Paweł Włodkowicz, prawnik, pełnomocnik króla Władysława Jagieły podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, jego wystąpienia, które właśnie zwracały uwagę, że nie wszystko wolno w stosunkach międzynarodowych. Na przykład nie wolno napadać spokojnych pogan. To był taki jeden z argumentów, jaki wskazywał. Oczywiście teoria wojny sprawiedliwej, tak chrześcijańska, tutaj możemy powiedzieć, że ona miała charakter uniwersalny. Jakieś zręby jej oczywiście przetrwały, ale możemy sobie powiedzieć, że w takim języku twardym prawa międzynarodowego, właściwie rzecz biorąc do okresu międzywojennego, do tragedii I wojny światowej, nie było czegoś takiego jak właśnie ocenienie, że dane państwa jest agresywne, że do
dochodzi do napaści zbrojnej na inne państwo, czy też nie. Dopiero pierwsza wojna światowa to jest taki moment, w którym społeczność międzynarodowa zaczyna sobie zdawać sprawę, że tam można by powiedzieć brak jakichkolwiek hamulców na państwa w zakresie tego, kiedy one mogą używać siły. Jeżeli zezwolimy państwom na zupełnie błahe problemy w swoich relacjach, na używanie siły zbrojnej, na dokonywanie agresji, na przekraczanie granicy, na bombardowania i tak dalej, to przecież można powiedzieć taką apogeum tego subiektywizmu państw, to był początek XX wieku i kryzys w Wenezueli. W Wenezueli dochodzi do kryzysu finansowego, właściwie zupełnie wewnętrznej sprawy państwa, tu rząd tego państwa nie jest w stanie wypłacać obywatelom państw europejskich pieniędzy za zrealizowane kontrakty. Obywatele państw europejskich, mówiąc kolokwialnie, poskarżyli się swoim rządom w Europie Zachodniej i rządy te, zamiast stwierdzić, że jest to wyłącznie wewnętrzna materia w Wenezueli, to decydują się na wykonanie akcji zbrojnej, której powodem były prywatne żądania. No to już był taki moment, w którym społeczność międzynarodowa, oczywiście doszło do bombardowania, doszło do blokady morskiej, doszło do zniszczenia mienia, do śmierci i ran wielu osób. To jest taki moment, w którym społeczność międzynarodowa mówi, że to jest jakaś już przesada. Pierwsza wojna światowa to jest taki moment, w którym ludzkość zdaje sobie sprawę, że trzeba zacząć poważnie myśleć nad dołożeniem jakichś ograniczeń na te, można powiedzieć, tą nieskrępowaną wolę państw w zakresie wszczynania wojen o jakikolwiek powód. No i mamy tutaj pierwszy moment, to jest traktat wersalski, Liga Narodów. Liga Narodów, która zakazuje tych wojen napastniczych. Też to nie był dokument idealny, też właśnie Liga Narodów nie do końca zrealizowała swoje zadanie, bo też nie do końca była wyposażona w odpowiednie mechanizmy. To właściwie wszystko wymagało jednomyślności. Brakowało takich, można by powiedzieć, elementów, artykułów, które przymuszały państwa, ale takim punktem zwrotnym to był pakt paryski, pakt Briand-Kelloga 1928 rok. Pakt, który nie zawierał żadnych norm wykonawczych, ale on swego czasu miał największą ilość ratyfikacji, był najbardziej ratyfikowanym traktatem na świecie, bo to był traktat o wyrzeczeniu się wojny. To jest taki moment, w którym społeczność międzynarodowa mówi tak, nie używamy wojny jako narzędzia rozwiązywania sporów międzynarodowych. Te spory powinny być rozstrzygane pokojowo. 40 oczywiście tragedia II wojny światowej. Zwróćmy też, wtedy pojawia się to pojęcie agresji. Chociażby Polska w okresie międzywojennym zawiera szereg paktów o nieagresji, czyli o tym, że nie dojdzie w wzajemnych relacjach, zawarła Polska to z III Rzeszą, przecież taki pakt ze Związkiem Radzieckim w połowie lat 30., gdzie właśnie zawiera się to stwierdzenie, że żadne z tych państw nie napadnie na siebie. I tworzy się taki zrąb prawa przeciwwojennego. To prawo przeciwwojenne, oczywiście II wojna światowa, posłużyło Trybunałowi Norymberskiemu, twórcom Trybunału Norymberskiego, do stworzenia tej koncepcji zbrodni przeciwko pokojowi, czyli właśnie prowadzenia wojen napastniczych z naruszeniem traktatów. To już właściwie rzecz biorąc taki zrąb, to już był wcześniej w traktacie wersalskim, kiedy próbowano postawić pod stan oskarżenia Wilhelma II Hohenzollerna. I go również próbowano oskarżyć, jak to ładnie ujęto w tym artykule, o naruszenie świętej powagi traktatu. Ale dopiero po II wojnie światowej, kiedy uruchamia się Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, pojawia się ta koncepcja właśnie zbrodni przeciwko pokojowi, czyli zbrodni kierowniczej, można by powiedzieć, bo nie każdy może tą zbrodnią popełnić. I to jest taki model, którym przechodzimy później już do tego sformułowania agresja, ale w międzyczasie mamy powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i rdzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest ten artykuł 2 ust. 4, że w stosunkach międzynarodowych nie powinno się używać siły. To jest rdzeń, to jest fundament, można by powiedzieć, z punktu widzenia politycznego nie ma czegoś takiego jak pokój za wszelką cenę. To jak pan minister Beck mówił w 1939 roku, tak, że nie ma czegoś takiego jak pokój za wszelką cenę, wyższą wartością jest honor. Ale z punktu widzenia takiego prawnika internacjonalisty faktycznie pokój jest najważniejszy, bo i dlatego jest taka szczególna rola Organizacji Narodów Zjednoczonych, Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma konstytucji w prawie międzynarodowym, ale Karta Narodów Zjednoczonych to jest chyba najważniejszy dokument, bo on dotyka najważniejszej materii, dotyka materii pokoju międzynarodowego. Nie ma pokoju międzynarodowego, można powiedzieć, nie ma zupełnie niczego, nie ma rozwoju, nie ma, właściwie rzecz biorąc, cała aktywność taka pokojowa zamiera i to jest największy, można by powiedzieć, najcenniejsza rzecz w stosunkach międzynarodowych. Dlatego zdecydowano się organizację ustawić wokół tego fundamentu, że nie wolno w stosunkach międzynarodowych używać siły. Są oczywiście wyjątki.
bo pierwszy wyjątek to jest samoobrona. Ukraina jako państwo ofiara agresji broni się, może używać siły przeciwko Federacji Rosyjskiej. Też strona ukraińska może na przykład tak naprawdę atakować cele wojskowe, oczywiście na terenie całego terytorium Federacji Rosyjskiej, bo jest to jak najbardziej otwarte do działań zbrojnych. Dalej, drugi wyjątek to jest upoważnienie, autoryzacja w trybie rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych, czyli ta rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mieliśmy dwa razy w historii taką sytuację. Pierwszy to Irak, 91 rok. Drugi to Libia 2011 rok, gdzie faktycznie Rada Bezpieczeństwa w tych sytuacjach w jakiś tam sposób była w stanie się porozumieć i zdecydowała, autoryzowała możliwość użycia siły w celu przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, bo Rada Bezpieczeństwa może realizować szereg działań w ramach rozdziału 7, może nakładać sankcje niewojskowe, tak jak na przykład na Koreę Północną, a w ostateczności może również podjąć taką decyzję o autoryzowaniu użycia siły zbrojnej użycie siły zbrojnej w wykonaniu tej rezolucji nie jest uważane za napaść, to nie jest naruszenie prawa międzynarodowego. Jest jeszcze taka trzecia sytuacja, ale to już jest dawny wyjątek, bo pamiętajmy, że ONZ powstało jako obóz państw alianckich i trochę pewnych takich naleciałości historycznych, bo między innymi karta zezwala na użycie siły przeciwko tak zwanym dawnym państwom nieprzyjacielskim, czy dawnym państwom osi, Niemcy, Włochy, Japonia, no ale oczywiście dzisiaj nikt na podstawie tego przepisu nie myśli o tym, żeby na przykład użyć siły przeciwko Niemcom, bo ten przepis, można powiedzieć, ma charakter historyczny. I Federacja Rosyjska tak naprawdę w pewnym sensie wyprodukowała sobie, można by powiedzieć, taką pewną podbudowę prawną, ponieważ w oficjalnym języku Federacji Rosyjskiej twierdzi się, że Federacja Rosyjska działa w samoobronie. Działa w samoobronie, ponieważ te państwa, quasi państwa, te byty terytorialne, powinienem powiedzieć, bo właśnie czy to są w ogóle państwa, to też jest ważne, Donieck i Ługańsk, Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa zwróciły się do Federacji Rosyjskiej z prośbą o pomoc i w związku z tym w ramach wykonywania tak zwanej samoobrony kolektywnej, samoobronę można wykonywać indywidualnie, ale także w ramach sojuszy. NATO się również opiera właśnie na prawie sojuszu, na prawie tej samoobrony zbiorowej. Te republiki zwróciły się o pomoc, w związku z tym Rosja czuje się uprawniona do interwencji zbrojnej na tych republik. To jest jedna kwestia. Tego typu elementy, takie jak właśnie samoobrona, no to przysługuje państwu. Ja stawiam taki argument, mi się wydaje, że wiele osób się ze mną też zgodzi w tej mierze, że republika i te dwie republiki nie mogą być traktowane jako państwa, bo definicja państwa w prawie międzynarodowym to jest terytorium, ludność i suwerenna władza. One mogą mieć oczywiście jakieś terytorium, ludność, tak, ale czy jest ta suwerenna władza? No nie sądzę. Suwerenność to jest całowładność i samowładność. Czy to są państwa niepodległe? Wydaje mi się, że nie są niepodległe. Więc tak naprawdę to była w pewnym sensie taka próba legitymizacji, sfabrykowania pewnego takiego prawnego roszczenia. Społeczność międzynarodowa się z tym nie zgadza, to jest agresja, to jest naruszenie oczywiście tutaj no, wszelkiego rodzaju zarzuty, że Ukraina szykuje się do napaści zbrojnej przeciwko Rosji i do jakiejś napaści zbrojnej przeciwko Rosji i tak dalej, no to oczywiście pamiętajmy, że nie ma to oparcia w faktach, które miały miejsce i tutaj jasne, że nie było żadnej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w tym względzie, więc Federacja Rosyjska działała tutaj zupełnie poza Kartą Narodów Zjednoczonych. Poza tym jeszcze pamiętajmy, że w ramach Karty Narodów Zjednoczonych są pewne wyjątki, ale też się twierdzi, że mogą istnieć wyjątki poza Kartą Narodów Zjednoczonych, na przykład kwestia interwencji humanitarnej. Trudny temat, dlaczego trudny mówię, bo też jeżeli mówimy o takich konceptach jak samoobrona czy interwencja humanitarna, to musimy trochę spojrzeć, można powiedzieć, do 99 roku, do interwencji NATO w Kosowie. I trzeba pamiętać o tym, że prawników się bardzo nie lubi generalnie. Nie lubi się prawników za te definicje, za pewnym sensie zwracanie uwagi na jakieś pewne kwestie, które być może nie do końca się wpasowywują w taki ogólny nurt. I wtedy faktycznie w 1999 roku, kiedy dochodzi do interwencji NATO w Kosowie, oczywiście pamiętajmy, są czystki etniczne i tak dalej, i państwa NATO interweniują, dochodzi do bombardowań Serbii, kampania powietrzna, która jest prowadzona. Natomiast wynik jest, problem pojawia się jednak prawno-międzynarodowy taki, że NATO nie działało na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. I zwykło się mówić o takiej interwencji, że ona jest
uprawniona, ale nielegalna, bo jest uprawniona, bo był ten interes humanitarny, interweniowano w celu zapobieżenia dalszym zbrodni prawa międzynarodowego, aby nie dochodziło do dalszych naruszeń praw człowieka i prawa międzynarodowego, bo do tych naruszeń dochodziło i z takiego można by powiedzieć z punktu widzenia polityczno-społecznego ta interwencja była uprawniona, natomiast nie była legalna, bo nie było tej autoryzacji Rady Bezpieczeństwa ONZ. I tu trzeba zwrócić uwagę, że później mamy tą wojnę z terrorem, 2001 rok do 2022 i tu postawia się też pewien problem, ponieważ możemy sobie powiedzieć, że niestety również Zachód przyczynił się trochę do na przykład erozji koncepcji samoobrony. Bo oczywiście samoobrona to jest sytuacja, w której kiedy ktoś na nas napadnie, ale też pojawia się możliwość tak zwanej samoobrony wyprzedzającej. Na przykład jeżeli 23 lutego Ukraina zaatakowałaby wojska Federacji Rosyjskiej, które stały zmobilizowane już do ataku na jej granic, to mogłaby się powołać na tak zwane prawo samoobrony wyprzedzającej. Na ten sam kazus powołał się Izrael w 1966 roku podczas wojny sześciodniowej, że zaatakował takim niespodziewanym też uderzeniem powietrznym państwa graniczące z Izraelem, które również szykowały się do tej ofensywy i uważa się, że jest to uprawnione pod pewnymi warunkami, kiedy no, to niebezpieczeństwo jest tak zmaterializowane, że na pewno nastąpi. No bo też zwróćmy uwagę, że w zwykłym życiu nie tylko możemy się bronić wtedy, kiedy zostanie uderzenie, ale jeżeli ktoś do nas podchodzi, nie wiem, z karabinem albo z pistoletem, albo z nożem, zaczyna przed nami wymachiwać tym nożem i wygłasza hasła, że zaraz cię uderzę albo cię skrzywdzę, no to też możemy tą samoobronę realizować wtedy, kiedy to jest dostatecznie, to niebezpieczeństwo zmaterializowane. Ale problem jest wtedy, kiedy ono jest realne, a kiedy ono jest abstrakcyjne. I oczywiście wojna z terrorem pokazała, że no może nie Afganistan sam, ale późniejsze działania czy Stanów Zjednoczonych w ramach właśnie takiej globalnej wojny, nie tylko Afganistan, ale również inne państwa Bliskiego Wschodu czy Północnej Afryki, gdzie często tak naprawdę to nie była samoobrona wyprzedzająca, tylko tak zwana prewencyjna. Kiedy tak do końca to zagrożenie jakimś atakiem terrorystycznym na terytorium Stanów Zjednoczonych było do końca zbyt abstrakcyjne, kiedy pojawiały się problemy, gdzie jest to niebezpieczeństwo samo w sobie. No i pewnym problemem, który również trzeba powiedzieć, to jest 2003 rok i inwazja na Irak, która również zdaniem prawników nie miała podstaw w prawie międzynarodowym. Było specjalne śledztwo w Wielkiej Brytanii, które próbowało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy udział wojsk brytyjskich, w ogóle interwencja, druga wojna w Zatoce Perskiej, bo chyba tak fachowo się o tym mówi, miała podstawy w prawie międzynarodowym. Stwierdzono, że samoobrona, no obalono tą teorię o tym, że Saddam Hussein posiada broń masowego rażenia, stwierdzono, że jednak nie. Przybyła rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rząd brytyjski twierdził, że ma taką carte blanche, jakąś rezolucję sprzed 10 lat, natomiast prawnicy stwierdzili, że nie, że jednakże tej wyraźnych podstaw w prawie międzynarodowym do inwazji na Irak w 2003 roku nie było. Stąd też faktycznie ta erozja się... I warto powiedzieć, dlaczego też świat nie lubi prawników, bo prawnicy wtedy mówili, że uważajcie, mówili do państw Zachodu, uważajcie, co robicie w kontekście prawa właśnie międzynarodowego dotyczącego użycia siły, bo kiedyś ktoś w złej wierze może się powołać na tę sytuację, a oczywiście mając kompletnie inne fakty, ale ktoś może w złej mierze powołać się na te fakty i spróbować je po prostu przedstawiać w korzystny taki dla siebie swój sposób. Więc tu trzeba właśnie o tym pamiętać, aby jednakże również zwracać uwagę na to, żeby patrzeć na to dość jednolicie, natomiast oczywiście no, trzeba pamiętać o tym, że nie ma to żadnego znaczenia dla oceny działań Federacji Rosyjskiej, która dopuściła się agresji. Agresji też się dopuściła Białoruś, bo Białoruś udostępniła swoje terytorium. Ostrzały z Iskanderów, korzystanie z baz białoruskiego lotnictwa, w ogóle wykorzystanie terytorium Białorusi do ataku na Kijów. To wszystko jest również agresją, bo agresją też jest nie tylko samo użycie siły, inwazja, bombardowania, ale również udostępnienie swojego terytorium dla państwa, które dokonuje samej w sobie napaści. Czyli to patrząc na to z punktu widzenia takiego całościowego, faktycznie agresja jest czymś tutaj bardzo oczywistym. To trudno bardziej o takie jednoznaczne, to jest tak jednoznaczne naruszenie prawa międzynarodowego, że będzie to niestety taki akademicki przykład przez dziesiątki lat, ten 24 lutego 2020 roku, bo naprawdę trudno obok może 1 września 1939 roku, bo trudno taki bardziej jaskrawy przykład naruszenia zasad porządku międzynarodowego, tym bardziej jest to w cudzysłowie bolesne, że czyni to stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, który ma szczególną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. To jest tym bardziej, można by powiedzieć, bolące w
takiej perspektywie. No i oczywiście wiążą się z tym pewnego rodzaju też konsekwencje. No, konsekwencje związane z tym, że z Ukrainą powinno się współpracować, powinno się pomagać ofierze agresji, bo ofiara agresji, bo agresor staje się w kontrze do porządku międzynarodowego, narusza normę peremptoryjną, tą normę jus cogens, on działa przeciwko całej społeczności międzynarodowej. No i w ten sposób właśnie to jest również to uzasadnienie na przykład dostaw broni, pomocy zbrojnej Ukrainie, że ofierze agresji należy pomagać, jest takie zobowiązanie społeczności międzynarodowej, żeby ofierze agresji pomagać, żeby nie uznawać rosyjskich nabytków terytorialnych, jeżeli będą jakieś stworzone kolejne i w ten sposób w jakimś tam zakresie na tą sytuację oddziaływać. Ale właśnie wracając do można powiedzieć, konkludując, bo trochę się rozgadałem, to właśnie no, trudno bardziej taki jaskrawy przykład naruszenia zasad użycia siły w porządku międzynarodowym, a właściwie no, możemy powiedzieć, no prawo międzynarodowe stoi na tym, aby tej siły nie używać, aby nie rozwiązywać sporów drogą zbrojną. Ja bardzo dziękuję panu doktorowi za to takie uporządkowanie wiedzy na temat prawa międzynarodowego, bo ja myślę, że nawet wśród politologów wiedza taka pogłębiona na ten temat często nie jest duża, bo często zapominamy o tym, że prawo międzynarodowe w swojej istocie różni się od takiego prawa, z którym stykamy się na co dzień, bo system międzynarodowy jest anarchiczny i nie ma tego jednego najwyższego egzekutora norm i sankcji. Ale mam takie dwa w zasadzie, takie dodatkowe, uzupełniające pytania akademickie. Chciałbym pana doktora sprowokować, to znaczy, no dobrze, to znaczy, jeśli Rosja miałaby tą wojnę, interwencję pokojową przeprowadzić w sposób legalny, tak żeby no, nie było wątpliwości na gruncie powszechnie uznawanego dzisiaj na świecie prawa międzynarodowego, to jak powinna to zrobić? I drugie takie pytanie w związku z tym, z konkluzjami, do których pan doszedł na końcu swojej wypowiedzi, to znaczy, czyli my możemy przypuszczać, że w jakimś sensie doszło do zawalenia porządku prawno-międzynarodowego, który znaliśmy i czy teraz no, w praktyce nie stoimy, oczywiście w perspektywie pewnie dziesięcioleci, ale z koniecznością, no ja nie mówię dokumentu na miarę Karty Narodów Zjednoczonych, ale poważnego uporządkowania elementów prawa międzynarodowego w zakresie wojny, czy po prostu nie stoimy w takiej sytuacji, po części z winy samego Zachodu, o czym pan doktor powiedział. Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, to pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że w warunkach tego, jeżeli mogę to nazwać, kryzysu, czy też sporu, który powiedzmy gdzieś istnieje w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, tak, który jest no, oczywiście spowodowany i wygenerowany przez stronę rosyjską, to wydaje mi się, że trudno byłoby Rosji znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie dla użycia siły zbrojnej. Bo jeżeli oczywiście spory międzynarodowe mogą pomiędzy państwami istnieć, tak? I istnieją, nawet pomiędzy państwami zachodnimi mamy pewne spory międzynarodowe, nie wiem, Słowenia ma pomiędzy Chorwacją o dostęp do Morza Otwartego na Adriatyku, tak? Są jakieś inne spory, które mogą się pojawiać. Włochy mają z Niemcami spór o kwestię immunitetu jurysdykcyjnego państwa. I to są tak zwane spory zwykłe, tylko tak te spory się rozwiązuje na drodze środków pozazbrojnych, czyli mamy sądy międzynarodowe, możemy skierować sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, możemy się zdecydować na tak zwane metody dyplomatyczne, na negocjacje, na rozwiązywanie sporów drogą dyplomatyczną, możemy też ewentualnie oddać daną sprawę do sądu. Użycie siły zbrojnej jest zakazane i faktycznie rzecz biorąc dla mnie w tych warunkach trudno byłoby mi sobie wyobrazić, żeby Rosja byłaby w stanie wygenerować taką legalną i niepodważalną podstawę do jakiejkolwiek interwencji. Po prostu fakty się nie zgadzają, tak? To trzeba zwrócić uwagę, że fakty się nie zgadzają zupełnie. W tym wypadku. Jakie są fakty były w 1999 roku w Serbii, znaczy dokładnie w Kosowie, a jakie są fakty w odniesieniu do Ukrainy, tak, i tego rzekomego ludobójstwa na Donbasie. Po prostu to się nie zgadza. I w tym wypadku w mojej ocenie trudno by mi byłoby znaleźć jakąkolwiek podstawę w prawie międzynarodowym dla działań strony rosyjskiej. I naprawdę takiego, oczywiście Rosja próbowała sobie taką podstawę wygenerować, bo między innymi właśnie uznanie, to uznanie tych republik, tych państw samozwańczych na wschodzie Ukrainy było właśnie powodem tego, żeby sobie taką, można powiedzieć, bardzo wątłą podstawę prawną wygenerować, ale to się nie udaje, no bo nie można uznać czegoś, też się nie powinno tych państw uznawać, bo jest coś takiego jak zakaz uznawania sytuacji nielegalnych, bo to są byty zrodzone z agresji.
Oprócz tego też nie zapominajmy, że właściwie rzecz biorąc konflikt rosyjsko-ukraiński, to tak naprawdę 24 lutego on został otworzony na nową formę eskalacji, bo on tak naprawdę trwa 2014 roku od momentu aneksji Krymu i pojawienia się właśnie tej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Więc mi się wydaje, że tutaj Rosji no nie widzę za bardzo podstaw. Zresztą to jest też znamienne, że jest taka sprawa w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości pomiędzy Ukraina a Rosja dotycząca właśnie konwencji dotyczących karania i zapobiegania zbrodni ludobójstwa, gdzie Ukraina między innymi wskazuje, że Rosja nadużywa, że Rosja nieprawdziwie w jakikolwiek sposób pomawia czy oskarża państwo ukraińskie o prowadzenie jakiegokolwiek ludobójstwa na wschodzie Ukrainy. I tutaj mamy już taki specjalny środek zabezpieczający wydany przez Trybunał, który Trybunał mówi wprost, interwencja rosyjska musi się zatrzymać, rosyjskie wojska muszą opuścić Ukrainę, bo nie ma tutaj żadnych podstaw o tym, że konwencja jest w jakikolwiek sposób naruszona. I co jest znamienne, długoletni prawnik, który reprezentuje Federację Rosyjską po 24 lutego 2022 roku rezygnuje z tej funkcji, bo on mówi, no co prawda prawnikom, właśnie dlatego się nie lubi prawników, często prawników się wynajmuje do takich straconych spraw, do takich trudnych społecznie, gdzie często muszą oni naprawdę no, pod prąd całkowicie się wypowiadać. Tak więc to też pokazuje, jaki już jest problem, że już nawet najwierniejszy, można by powiedzieć, pełnomocnik mówi, no ja tutaj nie dam rady, ja tutaj nic nie wymyślę, nie jestem w stanie stworzyć argumentacji, bo też są jakieś granice, wydaje się. Panie Mateuszu, najmocniej przepraszam, że wejdę w słowo, bo to będzie jakby trochę już podpytanie do podpytania, które postawił Paweł, ale to mnie strasznie też nurtuje w innym kontekście. A ten argument, o którym Władimir Putin właśnie mówił te trzy dni wcześniej, to znaczy, że on uważa, że to jest wojna trochę jakby wyprzedzająca wobec zagrożenia nie samej Ukrainy, tylko z Paktu Północnoatlantyckiego, że jakby rozszerzenie NATO, że to jest jakby złamanie pewnych ustnych, co prawda, ale jednak porozumień po roku 90, że to jest jakby trochę torpedowanie tego porozumienia NATO-Rosja, że jakby Federacja Rosyjska jakby broni się de facto, czy też przystępuje do tej wojny z Ukrainą, nie tylko ze względu na samą Ukrainę, ale na to, że jakby strategicznie obawia się, że rozszerzenie NATO może jej zagrażać. Czy tutaj pan doktor dostrzega jakiekolwiek uzasadnienie do podjęcia takiej agresji? Też mi się wydaje, że nie, bo cały czas mówimy o tej samoobronie, powiedzmy konkretyzacji niebezpieczeństwa. Na chwilę obecną tak naprawdę wydaje mi się, że to jest tylko, czy to jest bardziej sfera geopolitycznej takiej rywalizacji. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że jeżeli w jakikolwiek sposób jest to dla Federacji Rosyjskiej wojna samoobronna, no to trzeba zwrócić uwagę, że w prawie międzynarodowym są bardzo ścisłe warunki do prowadzenia, do powołania się na taką sytuację. Tak jak mówi, musi dojść do napaści zbrojnej, no nikt na Rosję nie napada, tak? To musimy sobie powiedzieć, nie dochodziło do aktów, nie wiem, przekraczania granicy i tak dalej. Jeżeli mówimy o samoobronie wyprzedzającej, to tak jak podawałem przykład, to Ukraina 23 lutego teoretycznie mogłaby ewentualnie zaatakować wojska Federacji Rosyjskiej, no ale to jest sytuacja taka, armia drugiego państwa jest w całości zmobilizowana, przygotowana do ataku, było przemówienie, które znamy z poniedziałkowe, tak, tuż przed inwazją, generalnie nie ma tutaj wątpliwości. To jest ta konkretyzacja zagrożenia, natomiast to, o czym my mówimy, czyli o problem wzajemnych relacji NATO-Ukraina, to też jest w pewnym sensie zupełnie problem dla mnie. Zagrożenie tego płynące z tego tytułu Federacji Rosyjskiej jest abstrakcyjne. Ja oczywiście nie będę tutaj mówił, bo to nie jest do końca moja działka w odniesieniu do tych sfer wpływów, jakie wielkie państwa posiadają, bo często się również odwołuje w takiej, oczywiście śledzę tą też dyskusję taką geopolityczną, śledzę również te głosy tych, można by powiedzieć, realistów geopolitycznych, którzy twierdzą, że każde państwo ma swoją strefę wpływów, ale w prawie międzynarodowym to tak nie działa, bo te wszystkie elementy muszą być skonkretyzowane. Poza tym też zwróćmy uwagę, no skoro zagrożenie płynie ze strony NATO, to dlaczego ofiarą napaści jest Ukraina? Też możemy sobie powiedzieć wprost, czyli w pewnym sensie to również musimy pamiętać, przypisywalność też jest ważna, że siłę należy stosować wobec na podstawie jakichś przesłanek, no nie można stosować, tak, twierdzić, że napadamy na Ukrainę w samoobronie, gdy czujemy się zagrożeni przez NATO, no bo tutaj już kompletnie mamy do czynienia z zupełną w tym wypadku abstrakcją, czyli również w kontekście prawa międzynarodowego
ta sytuacja, że istnieje pewien spór pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską, w żaden sposób nie uprawniał tego państwa, Federacji Rosyjskiej, do dokonania tej napaści zbrojnej, agresji na Ukrainę. Oczywiście tutaj pozostawiając tą dyskusję taką polityczną, bo tam oczywiście kierujemy się, czy geopolityczną, tak, no bo tam się powiedzmy kierujemy trochę innymi przesłankami, rozumiemy, że są pewne strefy wpływów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z perspektywy prawa międzynarodowego są ściśle określone przesłanki, one nie zostają spełnione i nie mogą tutaj stanowić w żaden sposób usprawiedliwienia agresji Federacji Rosyjskiej. To panie doktorze, jeżeli mogę w tym momencie przejść na trochę inny obszar pana zainteresowań, tutaj oczywiście ponownie wywołuję pana książkę, czyli Wojna powietrzna, międzynarodowe prawo humanitarne. Z perspektywy trwającej już prawie 5 miesięcy rosyjskiej napaści na Ukrainę, no możemy analizować wiele płaszczyzn działań zbrojnych, które tam w tej chwili mają miejsce. No i niewątpliwie jedną z takich płaszczyzn, czy też domen, jest wojna powietrzna. I chciałem się pana doktora zapytać, czy z pana obserwacji, to co widzimy dzisiaj w tej przestrzeni powietrznej wojny na Ukrainie, czy to wpisuje się w jakąś znaną, opisaną przez pana we wspomnianej książce koncepcji, czy powinniśmy raczej tutaj szukać pewnych nowych ram teoretycznych, żeby opisać to, co w tej chwili obserwujemy na Ukrainie? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Tu faktycznie generalnie mój obszar zainteresowań to międzynarodowe właśnie prawo humanitarne i to jest już ta gałąź prawa, która obowiązuje w samym konflikcie zbrojnym, bo oprócz właśnie o czym rozmawialiśmy, tego prawa przeciwwojennego, które nazywa się jus ad bellum, a dzisiaj niektórzy mówią, że to jest tak naprawdę jus contra bellum, czyli prawo przeciwwojenne, czy Karta Narodów Zjednoczonych i tak dalej. Są normy prawa humanitarnego, które działają w konflikcie zbrojnym i one, co jest ważne, działają niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wojną agresywną, czy też obronną. To jest czasami też z takich zrozumiałych całkowicie ze mnie względów, czasami trudne do zaakceptowania, w szczególności również miałem okazję parę razy zostać poproszony na pewien komentarz. Trudno było akceptować stwierdzenie konflikt, zwłaszcza jeżeli jedna ze stron nazywa go specjalną operacją wojskową, a nie wojną, w ogóle podlega jakimkolwiek prawom. Podlega, bo trzeba zwrócić uwagę, że z jednym z podstaw stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego jest konflikt zbrojny, a międzynarodowy konflikt zbrojny ma sytuację wtedy, kiedy siły zbrojne dwóch państw ze sobą walczą. Fakt, że wojna nie jest wypowiedziana przez Federację Rosyjską, nie ma tutaj znaczenia. Pamiętajmy, że właściwie wojen się już nie wypowiada dzisiaj. Ostatnie wypowiedzenie wojny, i to takie stwierdzające, że jest stan wojny, to mi się wydaje, że to był 3 września 1939 roku, kiedy Wielka Brytania i Francja stwierdzają, że są w stanie wojny z Niemcami. Natomiast funkcja Herolda, który przybywa na przykład, teraz dzisiaj sobie ostatnio czytałem wojnę polsko-austriacką z 1809 roku i tam był taki gest, że Austriacy przed wkroczeniem na teren Księstwa Warszawskiego, austriacki dowódca wysłał list wizytowy, tak, do księcia Józefa Poniatowskiego, informując go kurtuazyjnie, że zaraz wojska austriackie przekroczą granicę. Ale to było 200 lat temu. Od tamtego czasu ta wojen się nie wypowiada, wojny się właśnie rozpoczyna z reguły uderzeniem powietrznym. Wojna tak naprawdę często ma znaczenie bardziej pod kątem, stwierdzenie stanu wojny ma znaczenie pod kątem prawa wewnętrznego, bo ono uruchamia pewne przemiany. Natomiast z punktu widzenia prawa międzynarodowego to jest bez znaczenia. Istotne jest zaangażowanie sił zbrojnych państw. I właśnie, i tutaj odnosząc się do pytania, po 1939 roku właściwie wszystkie konflikty rozpoczynają się, można by powiedzieć, od ataku powietrznego. Niemalże wszystkie konflikty, te zasadnicze międzynarodowe konflikty. I zawsze schemat jest dość podobny. W pierwszej kolejności eliminujemy lotnictwo przeciwnika, niszczymy bazy nieprzyjacielskiego lotnictwa, stanowiska obrony przeciwlotniczej, obrony rakietowej, centra dowodzenia. To można by powiedzieć jest taka pakiet, który zawsze jest w każdej, można powiedzieć, doktrynie takiej użycia sił powietrznych i też na podstawie obserwacji
konfliktów zbrojnych jest to taka naturalna selekcja celów. Te cztery pierwsze cele muszą być zneutralizowane, bo istotą wojny powietrznej jest zapewnienie sobie tej przewagi w powietrzu, dominacji w powietrzu, czyli mamy możliwość wspierania naszych oddziałów lądowych bez ewentualnej ingerencji czynników powietrznych ze strony przeciwnej, bez oddziaływania obrony przeciwlotniczej itd., itd. I faktycznie, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje pod kątem wojny powietrznej, to jest, wydaje się być trochę zaskakujące i wydaje mi się, że na pewno będzie to rozpoznawane przez specjalistów z zakresu czy wojskowości. Ja ze swojej strony faktycznie muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że no oczywiście operacja ta rozpoczęła się od tego ataku, ale co ciekawe siłami rakietowymi, przede wszystkim tego rankiem 24 lutego na bazy ukraińskiego lotnictwa. Ale jak wiemy, to uderzenie tak naprawdę było stosunkowo niewielkich rozmiarów i one większych szkód ukraińskiemu lotnictwu nie wyrządziło, ponieważ ukraińskie lotnictwo, ja w sumie dużo znajduję analogii do września 1939 roku, kiedy nasze lotnictwo przed wybuchem wojny przebazowało się na lotniska polowe, stacjonowało, można by powiedzieć, zamaskowane, oddaliło się od, relokowało się od tych głównych baz polskiego lotnictwa. W rezultacie 1 września 1939 roku, pomimo ogromnej przewagi niemieckiego lotnictwa, tak naprawdę bardzo mało polskich samolotów zostało zniszczonych na ziemi. To były w większości samoloty, które były remontowane albo niezdolne do lotu. I identyczna sytuacja, wydaje mi się, była 24 lutego 2022 roku, kiedy również zaatakowano bazę ukraińskiego lotnictwa, ale nie zniszczono właściwie niczego poza jakimiś maszynami wycofanymi z użytku bądź w remoncie niezdatnymi do lotu. Trzeba też pamiętać o tym, że samymi rakietami nie jest łatwo zniszczyć taką bazę lotniczą. Tych rakiet musi być bardzo dużo, one muszą być oczywiście poprzedzone rozpoznaniem dynamicznym, zbieraniem informacji. Baza to nie jest tylko samolot, to są oczywiście hangary, to są stanowiska dowodzenia, to są składowiska materiałów pennych, to są też pasy startowe. I eliminowanie danego lotniska z użytku jest naprawdę wielokontekstową operacją, bo często na przykład trzeba stosować specjalne bomby, które mają opóźnione zapalniki, które się trafia pasy startowe po to, żeby one na przykład eksplodowały kilka godzin, żeby utrudnić remont tego pasa startowego. Więc wyłączenie takiej bazy nie jest rzeczą prostą i wymaga bardzo dużego zaangażowania sił i środków. Tymczasem 24 lutego rosyjskie siły powietrzne, one się ograniczyły tylko do ataków rakietowych i to nie było w żaden sposób uderzenie obezwładniające. I od tego momentu, można by powiedzieć, no zaczęły się ustawiczne problemy rosyjskiego lotnictwa, ponieważ już w tym momencie, to pamiętajmy, że ten pierwszy dzień kampanii jest najistotniejszy, można powiedzieć, bo działa ten efekt zaskoczenia. Utrata tego efektu zaskoczenia połączona z bardzo, można by powiedzieć, mizernym skutkiem tego pierwszego ataku jest między innymi przyczyną tego, że rosyjskie lotnictwo do dnia dzisiejszego nie jest w stanie tej przewagi powietrznej nad Ukrainą zbudować, bo okazało się, że ukraińskie lotnictwo nie ucierpiało, czyli ukraińskie samoloty natychmiast reagowały, myśliwce podrywały się, przechwytywały rosyjskie wyprawy. Dalej, nie niszczono również stanowisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ukraińska obrona przeciwlotnicza do dnia dzisiejszego jest bardzo aktywna i bardzo utrudniała, zwłaszcza w pierwszych tygodniach pod Kijowem, zwłaszcza w stronie rosyjskiej, uzyskanie tej przewagi w powietrzu. W związku z tym można by powiedzieć, że jest to zastanawiające, dlaczego siły powietrzne Federacji Rosyjskiej pomimo takiej przewagi na papierze tej przewagi nie wywalczyły. Ja mam dwie teorie. Pierwsza teoria jest taka, że to pierwsze uderzenie było podyktowane jakimiś czynnikami politycznymi. Ono miało mieć charakter budżetowy, ono miało zrobić wrażenie, ale jednocześnie spodziewając się, strona rosyjska zlekceważyła stronę ukraińską, spodziewając się być może szybkiego upadku państwa i sił zbrojnych, zdecydowano się, można by powiedzieć, podporządkować tą operację powietrzną czynnikom politycznym i w efekcie wykonać tą operację w sposób bardzo ograniczony. W momencie, kiedy się zorientowano, że był to kardynał
fatalny błąd. Okazało się, że prawdopodobnie Federacja Rosyjska nie ma takiej zdolności do wykonywania skomplikowanych, złożonych operacji powietrznych, bo żeby zdobyć panowanie w powietrzu, należy przede wszystkim podnieść ryzyko. I trzeba zwrócić uwagę, że na przykład w ogóle nie mamy informacji o tym, że na przykład rosyjskie samoloty zapuszczają się gdzieś daleko na terytorium Ukrainy, ponieważ rosyjskie lotnictwo zrezygnowało w ogóle z tego typu misji. Tak naprawdę tam, gdzie działa, to są pewne strefy przyfrontowe i to na zasadzie hit and run, czyli wystrzelenia pocisku i natychmiastowej ucieczki, żeby uniknąć spotkania czy z ukraińską obroną przeciwlotniczą, czy z ukraińskimi myśliwcami. I w efekcie tak naprawdę wydaje mi się, że okazuje się, że i to też w niektórych tutaj takich bardziej specjalistycznych opracowaniach, że prawdopodobnie rosyjskiemu lotnictwu brakuje takiej zdolności do przeprowadzenia zintegrowanych operacji przeciwlotniczych, bo to nie tylko lotnictwo myśliwskie, nie tylko lotnictwo atakujące, ale samoloty walki elektronicznej, rozpoznania, dalekiego zasięgu, które samoloty wsparcia różnego rodzaju, które jak widzimy w tych wszystkich kampaniach natowskich, ten pierwszy dzień to jest z reguły kilkaset, nawet parę, kilkaset lotów dziennie, setki maszyn zaangażowanych, setki maszyn wykonujących różne zadania, myśliwce do walki z obroną przeciwlotniczą, tak, czyli to, co nazywamy supresja obrony przeciwlotniczej, czy zniszczenie obrony przeciwlotniczej, samoloty, które polują właśnie na radary, na mobilne wyrzutnie rakiet, samoloty, które są gotowe do walki z samolotami nieprzyjaciela, samoloty, które atakują, samoloty rozpoznania, walki elektronicznej, te operacje są bardzo złożone i angażują wielką ilość środków. Federacja Rosyjska zupełnie nie prowadzi w tym stylu tych działań, a tymczasem wydaje się, że no jednakże zlekceważono potencjał ukraiński, który był, bo trzeba zwrócić uwagę, że też jeżeli popatrzymy tak historycznie na potencjał ukraińskich sił powietrznych, to on oczywiście był niższy od Serbii w 99, znaczy przepraszam, większy od Serbii w 99 roku, bo Serbowie jednak posiadali skromniejsze warunki, no ale można by powiedzieć trochę mniejszy od Iraku w 1991 roku, gdzie lotnictwo irackie było naprawdę przynajmniej na papierze w jednym z takich czołowych lotnictw świata w 1991 roku. I wtedy jak wielkie było zaangażowanie amerykańskiego tego lotnictwa koalicji, tak, bo nie tylko amerykańskiego, ale także innych państw, dziesiątki, setki tysięcy lotów, które pozwoliły stronie amerykańskiej na zdobycie panowania w powietrzu, wymagające podniesienia ryzyka, bo były rajdy na Bagdad, poza Bagdad, na północny Irak, kilkaset kilometrów, natomiast tutaj tych działań nie ma. W związku z tym muszę powiedzieć, że jest to trochę tak zaprzeczenie pewnego schematu, to co się stało w powietrzu nad Ukrainą. Panie doktorze, przechodząc do kolejnej kwestii, do której takie małe wprowadzenie, bo niedawno na Twitterze zainicjował Pan bardzo ciekawą dyskusję, którą polecam naszym tutaj słuchaczom. Mianowicie zadał Pan takie otwarte pytanie na temat legalności prawno-międzynarodowej amerykańskiego ataku jądrowego na Hiroshimę i Nagasaki. Nie chcę tutaj tej dyskusji streszczać, zainteresowani mogą wejść na Twittera i ten wątek, tą dyskusję sobie przeanalizować. Ale ja tak pośrednio, w podobnym tonie chciałbym zapytać Pana o taką kwestię. Niedawno na łamach Foreign Affairs, na początku lipca ukazał się taki artykuł autora Richarda Betza. Tutaj tytuł można przetłumaczyć: myślenie o tym, co nie do pomyślenia na Ukrainie, i podtytuł: co się stanie, jeśli Putin użyje broni nuklearnej, broni jądrowej. W skrócie tam autor rozważa takie scenariusze, jak Ameryka mogłaby się zachować, jeśli Władimir Putin zdecydowałby się na taktyczne, czyli taką mniejszą głowicą jądrową, pewnie do tam kilku kiloton, uderzyć na terytorium Ukrainy. No i w ten sposób poprzez eskalację wymusić deeskalację, co stanowi element rosyjskiej doktryny wojennej. I tam autor analizuje tam różne scenariusze. Jeden to jest odpowiedź proporcjonalna, inny to jest odpowiedź mocniejsza. Jeden ze scenariuszy to wyrażenie oburzenia, czyli niczego nie zrobienia. I jeden ze scenariuszy mówi o tym, że Stany Zjednoczone w odpowiedzi na taki atak mogłyby zdecydować się na kontrnaloty lotnicze na cele militarne w Rosji, czyli odpowiedź no, proporcjonalna, ale nie używając broni jądrowej. I chciałem Pana zapytać, jak Pan z punktu widzenia prawa międzynarodowego, jako prawnik,
Czy w ogóle wyobraża pan sobie taką sytuację i czy uważa pan w ogóle, że to i czy to byłoby w ogóle do jakiegokolwiek uzasadnienia na gruncie prawa międzynarodowego, czy mielibyśmy już do czynienia z całkowitym kryzysem i dekonstrukcją tego systemu, który budowaliśmy po II wojnie światowej? Dziękuję bardzo. To jest faktycznie, no możemy sobie powiedzieć, że broń jądrowa jest nieco uwiązana pewnymi normami traktatowymi. Można by powiedzieć, stworzony został pewien, może nie tyle łańcuch, kaganiec dotyczący jej użycia, ale tak naprawdę jest wiele norm dotyczących zakazu profileracji tej broni. I jest jednakże takie przekonanie przynajmniej, to znaczy trudno powiedzieć przekonanie, no póki co po Hiroshimie i Nagasaki tej broni nie użyto. Doktryny różnych państw Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej przewidują różne założenia użycia takiej broni w różnych warunkach. No i oczywiście patrząc, jeżeli taka broń by została użyta, tu też trzeba sobie zwrócić uwagę, że to jest taka ciekawa, również w niektórych sytuacjach widać ciekawą jedność stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo wydaje nam się, że te interesy są zupełnie sprzeczne, bo powiedzmy ta rywalizacja wschód-zachód, tak? Teraz ta rywalizacja staje się trochę bardziej spolaryzowana. Natomiast jednak w kontekście broni jądrowej stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, którzy jednocześnie są państwami nuklearnymi, bronią się na przykład przed tym traktatem, bo został przyjęty traktat o zakazie w ogóle broni jądrowej, czyli nie tylko wykorzystania, ale w ogóle posiadania i użycia. Taki traktat wszedł w życie. I to jest taki przykład traktatu, którego stroną mogą być, właściwie rzecz biorąc, traktatu, którego, no, on oczywiście ma pewną wartość prawa międzynarodowego, ale całkowicie, można by wręcz powiedzieć, przeciwni temu traktatowi są wszystkie państwa, które posiadają broń jądrową. Czyli w Radzie Bezpieczeństwa jednym głosem mówią Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja i Chiny, mówią, my nie popieramy tego traktatu, my uważamy wręcz, że ten traktat, który zakazuje broni jądrowej, to jest w ogóle niebezpieczny, NATO w ogóle uważa, no skądinąd całkowicie rozsądnie, że dopóki inne państwa niż NATO będą posiadały broń jądrową, to NATO też będzie posiadało. No jest to, można by powiedzieć, całkowicie zrozumiałe, bo problemem światowego rozbrojenia atomowego, które oczywiście jest jak najbardziej rzeczą pożądaną, jest to, że każdy chciałby, żeby inna strona się rozbroiła, tylko żebyśmy my ostatecznie tą broń jądrową posiadali. Więc jeżeli to rozbrojenie atomowe może być efektywne, to musi być uniwersalne, no ale to jest największy w tym rozumieniu problem. Więc tu się pojawia zagadnienie broni jądrowej, jest bardzo problematycznie w kontekście samej tej broni jądrowej, bo była opinia doradcza dotycząca legalności użycia broni jądrowej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. No i oczywiście tutaj musimy sobie zadać pytanie, w jakich warunkach, co byłoby przedmiotem takiego ataku. Jeżeli przedmiotem takiego ataku byłoby na przykład, nie daj Boże, jakiś obszar zabudowany, miasto ukraińskie, no to ja nie mam wątpliwości, że użycie broni jądrowej w takich warunkach naruszałoby szereg zasad międzynarodowego prawa humanitarnego, przede wszystkim zasady rozróżnienia, zasady proporcjonalności, wyrządziłoby oczywiście wielkie szkody dla środowiska naturalnego i tak dalej. No i tutaj pojawia się pytanie, co mogłaby zrobić na przykład Stany Zjednoczone w takiej sytuacji. No i tu faktycznie, zwróćmy uwagę, że to byłaby użycie broni przeciwko Ukrainie. Ciągle nie jest to użycie broni przeciwko Stanom Zjednoczonym. Niemniej ja bym powiedział, że w takiej jednakże sytuacji, wydaje mi się, że jako prawnik i wydaje mi się, że Amerykanie mają doskonałych prawników, myślę, że da radę stworzyć koncepcję, która wskazuje na to, że jeżeli dochodzi do użycia broni, która jednak tak głęboko narusza międzynarodowe prawo humanitarne, no bo nie ma co do tego wątpliwości, że użycie takiej broni w warunkach miejskich musi naruszać zasadę rozróżnienia, no to w tej sytuacji jest to kolejna, można by powiedzieć, zbrodnia społeczności międzynarodowej. Społeczność międzynarodowa ma obowiązek powstrzymania tego i z tego względu możemy wyprowadzić, że mamy prawo do wykonania jakichś środków odwetowych. No i oczywiście pojawia się pytanie, jaki to mógłby być środek odwetowy. Czy byłoby to użycie broni jądrowej przeciwko na przykład rosyjskiemu miastu? No raczej nie podejrzewałbym o to strony amerykańskiej, żeby takiego typu działania powstały. Jeżeli tak, to tylko i wyłącznie przeciwko celom wojskowym. Natomiast ciągle no powstaje pytanie, na ile uderzenie, bo to jest, można by powiedzieć, dość taki radykalny przykład. I to byłaby, można by powiedzieć, taka decyzja oczywista. Mi się wydaje, że
że prawnicy sformułowaliby, że musimy interweniować, że użycie broni jądrowej, no właściwie rzecz biorąc, możemy sobie powiedzieć prosto, jest trochę zaproszenie już do III wojny światowej. Taka sytuacja, niemniej wydaje mi się, że jakąś tutaj na pewno bramę prawną byśmy stworzyli, bo przy takim naruszeniu prawa międzynarodowego my się wydaje, że tutaj nie byłoby, jak na pewno by się tutaj dało przygotować dość solidną podstawę prawną w tym wypadku, właśnie między innymi argumentując to, że jednak jest to również tak zasada, zakaz agresji, podobnie jak zasada rozróżnienia, to są te kardynalne normy prawa międzynarodowego, te normy jus cogens, które się nie powinno naruszać i których naruszenie jest takim zbrodnią przeciwko całej społeczności międzynarodowej. Można by w ten sposób na to patrzeć, nawet właśnie jakaś taka interwencja humanitarna, coś w ten sposób, że to jest zapobieżenie dalszym naruszeniom prawa humanitarnego w tym wypadku. Trochę taki kazus Kosowa można by byłoby wtedy powtórzyć w tym wypadku. I też znaleźć ku temu pewne uzasadnienie. Natomiast jeżeli ta broń byłaby trochę użyta w warunkach innych, na przykład byłaby użyta na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale w pobliżu granic Ukrainy, albo byłaby użyta przeciwko na terytorium Ukrainy, ale na przykład w cudzysłowie w stepie, jakimś niewielki ładunek, który generalnie nie powoduje jakichś wielkich szkód, no to myślę, że społeczność międzynarodowa miałaby trochę większy problem tutaj jakby na taką sytuację zareagować, jeżeli nie doprowadziłoby to do jakichś istotnych szkód, tak, w tym wypadku. Chociaż ja powiem szczerze, nie jestem specjalistą w zakresie użycia broni jądrowej, tylko zawsze mi jest trudno sobie wyobrazić, że ta broń będzie wykorzystana w takich warunkach, jakich by nie naruszała tych elementarnych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. To znaczy iluzji w pewnym sensie taktycznej broni jądrowej ulegli też sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wydający opinię w 1996 roku. Bo jak się przeczyta tą opinię, to tam pada takie zdanie, że my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, wykluczyć, że użycie broni jądrowej w każdych warunkach byłoby sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym, czy w ogóle z prawem międzynarodowym. Ale trudno mi jest sobie wyobrazić, że zwłaszcza w warunkach tak silnie jest jednak państwa stosunkowo, no może trochę słabiej zaludnionego, ale mimo wszystko zaludnionego, jakim jest Ukraina, dałoby radę użyć broni jądrowej ze wszystkimi jej skutkami, opadem promieniotwórczym, szkodami dla środowiska, bez naruszania zasad rozróżnienia i proporcjonalności, które obowiązują w międzynarodowym prawie humanitarnym. Uważam, że takie działania mogłyby stanowić podstawę do, oczywiście, jeżeli będzie istniała wola polityczna, bo to jest zupełnie co innego, więc ewentualne takie uderzenia powietrzne moim zdaniem byłyby w tych warunkach niewykluczone. Oczywiście byłyby one skierowane przeciwko celom wojskowym, bo pamiętajmy, że w warunkach, generalnie rzecz biorąc, represalia zbrojne, twierdzi się, że w warunkach pokoju w ogóle są zakazane. W warunkach konfliktu zbrojnego też. Aczkolwiek pamiętajmy, że na przykład do czasu, kiedy nie było tak rozbudowanej sprawiedliwości międzynarodowej, to te środki odwetowe, one były jednak dobrym narzędziem przymuszania drugiego państwa do przestrzegania prawa międzynarodowego. Ja w ogóle daję taki przykład zawsze, że doktryna represaliów to uratowała wolny świat. Bo kiedy w czasie bitwy o Anglię lotnictwo brytyjskie było już w bardzo złym stanie, był taki moment, kiedy Niemcy ustawicznie bombardowali brytyjskie lotnictwo i groziło lotnictwu RAF, Królewskich Sił Powietrznych, załamanie, to podczas takiego jednego z błędów nawigacyjnych niemieckie lotnictwo zbombardowało Londyn. Londyn do pewnego momentu nie był celem ataku i w efekcie, powołując się na doktrynę represaliów odwetu, lotnictwo brytyjskie zbombardowało Berlin. I to był moment, który, można by powiedzieć, uratował wolny świat, ponieważ w odwecie Hitler uznał, że jest to wielka potwarz dla Niemiec, że brytyjskie bombowce ośmielają się bombardować Berlin, że nakazał, zmienił całkowicie koncepcję strategiczną bitwy Anglii, nakazał atakować Londyn zamiast bazy brytyjskiego lotnictwa. I co się stało? To był błąd, który przesądził w ogóle o wyniku bitwy Anglii, bo w ten sposób brytyjskie lotnictwo odzyskało drugi oddech, uzupełniono straty, weszli do walki między nimi polscy piloci i w efekcie Niemcy utracili już, można by powiedzieć, też element zaskoczenia. Więc oczywiście kiedyś faktycznie represalia, no chociażby również w Powstaniu Warszawskim mieliśmy taki moment, gdzie Niemcy nie uznawali praw kombatanckich Armii Krajowej, prawda? I alianci wtedy zwrócili uwagę, że my też mamy Niemców, którzy są w alianckiej niewoli. Więc taka ewentualna groźba ostatecznie również gdzieś wpłynęła na decyzję pod koniec powstania, że Niemcy zaczęli traktować żołnierzy Armii Krajowej jako kombatantów. Dzisiaj oczywiście my jesteśmy troszkę w innych warunkach niż w okresie II wojny światowej. Tego typu represalia są zakazane i nie sądzę, że nawet w tak ekstremalnych sytuacjach takie państwo jak Stany Zjednoczone czy jakieś państwo
NATO-wskie zdecydowałoby się na wykonanie ataku przeciwko ludności cywilnej. Raczej myślę, że taka możliwość wykonania uderzenia lotniczego przeciwko celom wojskowym jest bardziej realna, przy czym, tak jak mówię, prawdopodobnie będzie to zaproszenie do III wojny światowej. A panie doktorze, jak mogę znowu w tym kontekście pójść trochę w ślady Pawła, który zapytał o sytuację hipotetyczną, gdybyśmy odwrócili perspektywę. Ja chciałem zapytać o dwa elementy. Po pierwsze, a czy można byłoby na gruncie prawa międzynarodowego uzasadnić przekazanie broni atomowej Ukrainie? Chyba taki pogląd na Twitterze wyraził pan Radosław Sikorski albo nawet w jakimś innym medium, ale to nie jest istotne. Na przykład powołując się na to, że memorandum budapesztańskie, które miało przecież gwarantować nienaruszalność granic, a wiemy, że w konsekwencji też Ukraina, która posiadała broń atomową po rozpadzie Związku Radzieckiego, się jej pozbyła, to czy teraz jakby przekazanie tej broni atomowej Ukrainie, czyli znowu zdjęlibyśmy z Zachodu czy też z NATO ten dylemat, jak się zachować. Ja sobie zdaję sprawę, że znowu z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego to byłoby to, o czym pan doktor mówił, czyli zaproszenie do III wojny światowej. Ale czy z punktu widzenia znowu prawa międzynarodowego możliwe byłoby, no, nie naruszając tych traktatów czy też tych postanowień dotyczących nieproliferacji broni masowego rażenia, przekazanie jej Ukrainie, nie wiem, czy w ramach czegoś podobnego do NATO, może tak, NATO nuclear sharing pewnie nie, no bo Ukraina nie jest członkiem NATO, ale na przykład powołując się na to, że Ukraina kiedyś, no, przekazała tą broń za gwarancję bezpieczeństwa, które dzisiaj de facto zostały naruszone. Dziękuję za to pytanie. To jest ciekawe. Oczywiście kwestia memorandum budapeszteńskiego to jest jedna, no można by powiedzieć, z takich chyba najbardziej dyskutowanych decyzji takich politycznych Ukrainy po utworzeniu tego państwa, tak? Bo to jest taka decyzja, która wiele osób uważa, że w jakiś tam sposób zaważyła na późniejszych wydarzeniach od 2014, łącznie z 2014 roku poczynając. I oczywiście, no, istotą tego właśnie memorandum było to, że oddajemy broń w zamian za gwarancję międzynarodowej i stajemy się stroną traktatu NPT o nieprofileracji broni jądrowej. I na chwilę obecną Ukraina faktycznie stroną tego traktatu jest. Ja miałem okazję czytać zresztą doskonały artykuł pani doktor Agaty Kleczkowskiej na temat w ogóle samego memorandum budapeszteńskiego, w którym pani doktor stawia taką tezę, że w ogóle to nie była umowa międzynarodowa. Ona tak naprawdę nie tworzyła jakichś wyraźnych zobowiązań po stronie państw, które partycypowały w tym memorandum, tylko tak naprawdę tworzyła pewne zobowiązania, można by powiedzieć, natury w pewnym zakresie trochę tak naprawdę politycznej, nie tworząc, można by powiedzieć, jednoznacznego na przykład uprawnienia do interwencji zbrojnej na rzecz Ukrainy w przypadku naruszenia jej integralności terytorialnej przez inne państwo. Więc również właściwie pojawiają się w ogóle bardzo poważne argumenty co do istoty sensu samego memorandum budapesztańskiego, czy ono tworzy jakiekolwiek twarde zobowiązania po stronie państw, które partycypowały w tym memorandum. Tu bym mógł zaprosić do tego bardzo ciekawego artykułu, bo on jest naprawdę świetnie, to można by powiedzieć, ukazuje, że język tego memorandum jest tak specyficznie sformułowany, żeby właśnie nie stanowić takiego przykładu, takiego twardego języka traktatowego, taki, który znamy, można by powiedzieć, powszechnie z każdej umowy. No to jest oczywiście jedna kwestia. Natomiast druga kwestia to też się pojawia jednak, że tutaj zagadnienie ciągle, tu akurat bym powiedział, że prawo międzynarodowe jest poddane bardzo silnie procesowi politycznemu. Nieprofileracja, istotą tego traktatu o nieprofileracji było zachowanie tego ekskluzywności klubu atomowego. My mamy państwa, które nie są stronami traktatu NPT, jak Korea Północna. Korea Północna była, z Koreą Północną jest w ogóle ciekawa kwestia. Nie do końca wiadomo, czy ona jest stroną traktatu, czy nie. Na stronach można znaleźć różne informacje. Przyjmuje się, że raczej nie, chociaż chyba na stronie ONZ-u ciągle jest wskazane, że jest stroną traktatu NPT. Chodziło o to, że państwo to nie do końca zachowało tutaj pewnych wymogów związanych z wystąpieniem tego traktatu, bo jest pewna klauzula opuszczenia traktatu NPT, między innymi związana z tym, że można się powołać na względy takiego bezpieczeństwa szeroko rozumianego. Natomiast są Indie, są Pakistan, tak, są państwa, które nie są stronami broni jądrową posiadają. Natomiast ten klub atomowy
bardzo broni swojej ekskluzywności. I to też był taki problem na przykład w momencie, kiedy zostało to podpisane porozumienie pomiędzy Australią, Nową Zelandią a Stanami Zjednoczonymi w 2021 roku, w ramach którego Australia wycofała się z tej umowy z Francją dotyczącej okrętów podwodnych, gdzie między innymi Amerykanie zobowiązali się do dostarczenia okrętów technologii atomowej. Co jest ciekawe, tam również część ekspertów stwierdziła, że Australia może pozyskiwać w ten sposób, znaleźć się trochę poza kontrolą międzynarodową i potencjalnie tego typu działanie należałoby trochę zbadać pod kątem traktatu o nieprofileracji, ponieważ jest tam pewien wyjątek związany z kwestią reaktorów dla okrętów podwodnych. One do końca nie stanowią kontroli, a to paliwo musi być tak, tam wzbogacony uran musi być w większych ilościach. W związku z tym twierdzono, że to może być takimi tylnymi drzwiami ominięcia postanowień traktatu o nieprofileracji broni jądrowej, no ale oczywiście tutaj nikt nie podejrzewa, że Australia będzie takiej broni poszukiwała. Cały czas mi się tutaj wydaje, że akurat w kontekście broni jądrowej to jest kwestia tak jednakże poddana tej polityce. Zwróćmy uwagę, że teraz prezydent Biden, będąc w Izraelu, stwierdził, że jeżeli Iran będzie podejmował jakieś realne kroki w zakresie uzyskania broni jądrowej, to może się nawet to spotkać z jakąś interwencją wojskową Stanów Zjednoczonych, co w sumie część prawników na Zachodzie również zapytała, dlatego prawnicy są tak nielubiani, a jaka byłaby podstawa prawna takiego działania, że państwo próbuje zdobyć, czy sam fakt próby zdobycia broni jądrowej przez jakieś państwo jest już podstawą do rozpoczęcia interwencji zbrojnej. I mi się wydaje, że tak jak mówię, autorytety dużo większe niż ja miałyby poważne pewne wątpliwości, bo już takie elementy były wyrażane. Natomiast właśnie wracając do tej kwestii, oczywiście tu, dlatego też wydaje mi się, że taka możliwość przekazania w takich warunkach Ukrainie broni jądrowej wydaje mi się, że nie jest chyba realnie rozpoznawana. Nie mówię tutaj już o takich względach prawnych, no bo oczywiście wszystko też można uzasadnić, tak? Tak samo, tak jak wspomniałem, bardzo często, jeżeli jest wola polityczna, to jakieś uzasadnienie prawne by się pokazywało. Też pewno z uwagi na fakt tak dalekiego naruszenia przez Federację Rosyjską tak elementarnych zasad porządku międzynarodowego, też sposób prowadzenia działań zbrojnych przez to państwo, mógłby w jakiś sposób stanowić taką podstawę do, nie wiem, właśnie zbudowania takiej podstawy prawnej, że możemy przekazywać różnego rodzaju typy uzbrojenia Ukrainie, również te, których Ukraina być może nie powinna posiadać zgodnie ze zobowiązaniami traktatowymi, bo to jest, można powiedzieć, znowu jakiś środek odwetowy. Ale nie wydaje mi się, że to jest możliwość realna i nie wydaje mi się, żeby to jakiekolwiek państwo się na to zdecydowało z uwagi na delikatność tej materii. To jest materia niezwykle delikatna i tu jest pewna solidarność państw, które potencjalnie byśmy uważali, że mają kompletnie przeciwstawne względy, bo wszyscy członkowie stali Rady Bezpieczeństwa, czyli oświadczenie względem tego takiej nie popierają w ogóle tego, że to jest jakby niebezpieczne, że zapraszają do przestrzegania traktatu o nieprofileracji broni jądrowej. Oczywiście ten traktat, on może kiedyś sprawić, to byłaby sytuacja idealna, że żadne państwo na świecie nie będzie posiadało broni jądrowej i to jest takie, można by powiedzieć, marzenie i rozumiem twórców tego traktatu. Natomiast z uwagi na efektywność tej broni i taki geopolityczny wpływ, jaka ta broń ma, to odstraszanie, koncepcja wzajemnego zniszczenia, tak jak pan tutaj wspomniał, escalate to de-escalate, te wszystkie elementy prowadzą do tego, że jest to tak materia delikatna, że nie wydaje mi się, że byłaby ona działaniem realnym, chociaż być może w pewnych warunkach znalazłbym podstawy prawną międzynarodowe, ale no, nie odważyłbym się raczej tak bardzo tutaj sformułować w tym względzie. To, że myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że takie dywagacje pozostaną na zawsze w sferze akademickiej i będą one stanowiły prowokację intelektualną dla nas, dla naszych studentów i może dla osób zainteresowanych. Wiele pytań ciśnie się mi na usta, ale powoli musimy zmierzać do końca. Gdybym miał postawić takie jedno pytanie, które miałoby podsumowywać tą rozmowę, to pewnie musielibyśmy, która miałaby mówić może troszeczkę o tym, co jest w tej rozmowie, no to czy rosyjska inwazja na Ukrainę jest legalna? I ja myślę, że ta rozmowa z panem
panem doktorem w jakimś sensie stanowi przyczynek do dyskusji na ten temat, no ale również bardzo bogaty poznawczy materiał porządkujący w zakresie prawa międzynarodowego, użycia sił zbrojnych, sił lotniczych i tym podobnych. Panie doktorze, ja mam nadzieję, że to nie nasza, że to nasze pierwsze spotkanie online, ale nie ostatnie. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli, wysłuchali naszą rozmowę. Zapraszam do zadawania pytań, komentowania, no podawania dalej tego materiału. No i miejmy nadzieję, że będzie on no, rodził kolejne pytania i osoby poszukujące na nie odpowiedzi. Bardzo dziękuję za Pana czas. Dziękuję uprzejmie, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.